Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Ralf Kamiński, Igor Herbut, Janusz Walczak dołączają do grona artystów, którzy już w kwietniu zagrają na Next Fescie w Poznaniu. Impreza odbywać się będzie na scenach i w klubach w całym mieście. Od 29 marca bezpośrednio z lotniska w Poznaniu będziemy mogli polecieć na Cypr. Pafos znajduje się na zachodnim wybrzeżu Cypru i jest największym ośrodkiem turystycznym tej części wyspy. Straż miejska z rekordową kwotą wystawionych mandatów łączna kwota mandatów wystawionych przez poznańskich strażników miejskich w 2022 roku jest o 700 tysięcy złotych wyższa niż rok wcześniej. Strażnicy apelują o podniesienie minimalnych kar w przypadku niektórych wykroczeń. Poznańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jednej nocku uszkodził sześć lokali w rejonie Starego Rynku. Jak się okazało, to nie jedyne jego przestępstwa. Sprawca usłyszał łącznie 14 zarzutów. Przeczytacie o nich na wpoznaniu.pl Ktoś zostawił pułapkę na zwierzęta w centrum Poznania. Zagrożone mogą być zarówno psy, jak i dzikie i bezdomne koty na terenie jeżyd. Ktoś podrzucił parówkę naszpikowaną żyletkami.